Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić krótką recenzję urządzenia, jakim jest Lubdek. Serdecznie zapraszam. Lubdek jest urządzeniem, które zostało stworzone dzięki platformie Kickstarter. Jest one przeznaczone do Lightrooma i pozwala wam skrócić czas podczas wywoływania zdjęć w Lightroomie. Sam się przekonałem nieraz, że obrabiając przykładowo 800 zdjęć, naprawdę zajmuje to trochę czasu. Sama selekcja choćby to jest naprawdę dużo czasu. Następnie same wywołanie. Praca myszką w Lightroomie nie jest zbyt wygodna. Na pewno jest mało dokładna No i zajmuje znacznie więcej czasu niż przy użyciu lub deka. Zauważmy, że często używamy dużo skrótów w Lightroomie, że często przeskakujemy z jednej karty do drugiej. Musimy wszystkie suwaczki ręcznie, manualnie przesuwać myszką, i tutaj z pomocą przychodzi nam lubdek. Urządzenie jest wykonane naprawdę świetnie. Widzicie tutaj są gumowe podkładki, dzięki którym fajniej i solidnie trzyma się nam urządzenie na naszym biurku. Jest to oczywiście plastik, tak jak mówiłem, ale nie jest on jakiś bardzo złej jakości. Nie wydaje mi się, żeby było jakiekolwiek z nim problemy. Nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi. Bardzo dużo słyszałem o głośnej pracy tego urządzenia, w sensie przycisków i pokrętł. Już pokazuję, jak głośne jest to urządzenie. Jeżeli chodzi o te przyciski, jest to naprawdę dość ciche. To są zwykłe takie kliknięcia. Następnie mamy rolki. Rolki też są cichutkie. Tak samo pokrętła. Pokrętła w ogóle nie wydają żadnego dźwięku. To jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Jedyną rzeczą są kliknięcia tych pokrętał. To jest dość głośne. Natomiast wydaje mi się, że dzięki temu naprawdę będziemy mogli z tego korzystać bardzo długo. Wydaje się to naprawdę solidne i solidnie wykonane. Natomiast jeżeli komuś to oczywiście przeszkadza, jest to wadą. Zanim przejdziemy do Lightroom'a, warto zapoznać się z oprogramowaniem, które jest dostarczane do naszego urządzenia. Tutaj mamy oprogramowanie. W tym oprogramowaniu możemy e, zmienić kilka opcji e, co do czułości oraz szybkości działania oraz wybór pewnych przycisków, które są programowalne. Zacznijmy od ustawień. W ustawieniach możemy zmienić czułość naszych pokręteł oraz ich szybkość. Mamy również opcję podwójnej szybkości, jeżeli będzie to nam działało za wolno. Ja sobie troszkę zwiększyłem. Jeżeli chodzi o czułość, polega to na tym, że jeżeli wolno przekręcamy, to zmienia się nam, zmieniają się nam wartości powoli. Jeżeli zaczynamy kręcić szybko, te wartości zmieniają się nam szybciej a sama dial speed, czyli ustawia nam ogólną szybkość działania każdego z pokręteł. To samo tyczy się również scrolli, które mamy tutaj u góry. Następną rzeczą jest przypisanie funkcji do poszczególnych guzików. Tutaj od P1 do P8 możemy zaprogramować nasze własne presety, które mamy w Lightroomie. Możemy również ustalić, co będzie nam robił przycisk export. Znajdują się również... Trzy przyciski całkowicie programowalne: jedno pokrętło oraz dwa, dwa przyciski C2 i C3. Możemy sobie tu wybierać z bardzo różnych rzeczy. Ja mam ustawione na przykład do C1 reduk redukcję szumów, pokazywanie creepingu, czyli prześwietlonych albo zupełnie czarnych miejsc oraz zmianę pomiędzy developer library. Możemy tutaj ustawić takie rzeczy jak winieta, właśnie redukcja szunów, ostrzanie, onunglanie, transformacje. Natomiast w guzikach mamy już trochę więcej rzeczy. Możecie sobie zobaczyć, tutaj jest tak naprawdę dużo. Włączanie profili, naprawdę automatyczne automatyczne ustawianie tonów, obrót w lewo, w prawo i tak dalej. Już w zależności co kto potrzebuje. Warto zauważyć, że mamy również przycisk Fn, który umożliwia nam e, jakby drugą parę e, opcji do właśnie tych samych przycisków. Czyli eksportu wszystkich od P1 do P8 e, oraz e, pokrętło C1 i przyciski C2 i C3. Ok, omówmy więc szybko e, całą budowę, klawiszologię, można powiedzieć, e, tego urządzenia. Tutaj mamy UNDO REDO, czyli możemy sobie cofać nasz krok albo dać następny krok, jaki wykonaliśmy. Czyli to jest taki odpowiednik Ctrl Z powiedzmy. Tutaj mamy brasza, czyli możemy korzystać z BRASHA, jeżeli chcemy lokalnie wykonywać jakieś zmiany. Tutaj ten panel służy nam do selekcji zdjęć. Możemy nadawać gwiazdki do naszych zdjęć albo też kolory. Jeżeli tu klikniamy, przyłączamy na kolory, które mamy poniżej copy paste pick and zoom. To są bardzo fajne rzeczy. Możemy skopiować wszystkie ustawienia, wszystkie wartości, które zmiany jakie dokonamy w oknie develop i następnie wkleić je do następnego zdjęcia. Pick umożliwia nam postawienie jakby flagi na naszym zdjęcia albo usunięcie. Zoomy tutaj tutaj pozwalają nam przybliżyć nasze zdjęcie. Następnymi Klawiszami. Mamy tutaj klawisze, czyli to tak samo jak strzałki na naszej klawiaturze. Możemy sobie przechodzić na zdjęciu. Możemy, jeżeli mamy zoom, możemy sobie w danym kierunku przechodzić i oglądać nasze zdjęcie oraz przechodzić między zdjęciami, jeżeli jesteśmy w naszej bibliotece. Tutaj znajduje się nasze pokrętło do obrotu naszego zdjęcia, czy też przykropowania. U góry mamy full screen, czyli dajemy wszystko na pełen ekran, tutaj mamy wybór. Ten cały panel jest jakby jednym. Możemy zmieniać nasze kolory zdjęcia. Zauważcie, że te kolory, które tutaj są, odpowiadają tak samo kolorom, które mamy w Lightroomie. Mamy tutaj tak samo barwę, saturację, czy nasycenie. Mamy tak samo jasność danego koloru, i możemy kręcąc, zmieniać. U góry P1 od P1 do P8 możemy ustawić nasze własne presety, natomiast tutaj zmieniamy, przełączamy się między kolorem a czernią i bielą. To jest bardzo fajne. Before, and after, czyli przed i po, czyli jak nasze zdjęcie wyglądało przed zmianami, jak wygląda teraz oraz szybki eksport naszych zdjęć do JPEG. Przycisk Fn uruchamia nam jakby alternatywne działanie pewnych przycisków wszystkie od P1 do P8, tak samo C1, C2, C3 oraz część z przycisków, które mamy tutaj, uruchamia nam dodatkowe opcje warto sobie poczytać to w instrukcji, ponieważ jest tam kilka przydatnych rzeczy na przykład Fn i Undo resetuje nam całkowicie zdjęcie na przykład FN Spaced wklejano we wszystkie zaznaczone zdjęcia nasze wszystkie dokonane zmiany w Develop, które zostały na przykład skopiowane z jakiegoś innego. Jest to bardzo fajne i wygodne. Na samym końcu mamy tak naprawdę najważniejsze pokrętła: czyli kontrast, clarity, ekspozycja, cienie, jasne punkty, biele, czernie, balans bieli, tinta. Vibrance i saturation to są tak naprawdę chyba podstawowe rzeczy z jakich na początku korzystamy. Pozostałe jakby pogrupowane. Oczywiście każdy z tego korzysta inaczej, ale naprawdę to jest bardzo fajne, szybkie i wygodne. Wystarczy tak naprawdę kilka dni i zaczynamy pracować na tym bardzo szybko. Przejdźmy teraz do Lightrooma. Zauważmy przyciskami, strzałkami możemy sobie zmieniać. Nasze zdjęcia. Załóżmy, że chcemy przejść do tego zdjęcia. Mam tutaj zaprogramowane pod przyciskiem C3 przejście do DeveloP. Jesteśmy teraz w DeveloP. I w tym momencie możemy zacząć pracować. Zdjęcie jest zresetowane, nie mamy żadnych ustawień. Możemy sobie, co podnieść kontrast, czyli fajnie, szybko to działa. Ekspozycja, tak? Możemy sobie zmienić ekspozycję. Tak samo. Clarity. Zauważcie, że w momencie, jak korzystam z tego y, narzędzia, to widać od razu fajne zmiany na panelu w Lightroomie. Możemy tak samo pracować nad czerniami. E, ja mam na przykład tu skrót, właśnie do clippingów, można je wyłączyć i włączyć bardzo szybko, ale możemy sobie ustawić czernie, możemy sobie ustawić biele. Tak samo rozjaśnienia. E, oczywiście mamy balans bieli, nad którym możemy popracować, tintę. W jaki sposób ona ma być. Następną rzeczą jeszcze jest przyciskanie każdego guziku i on resetuje nam panel. Zauważmy, co się dzieje, jeżeli klikam. Wszystkie teraz resetujemy. Na przykład, weźmiemy sobie, zrobimy takie zmiany. Chcemy cofnąć o jeden krok, naciskamy UNDO. Chcemy przywrócić redo. Bardzo to fajnie działa. Jest to naprawdę wygodne i szybkie. Przyciski działają bardzo dokładnie. Możemy ustawiać sobie czułość, czy mają przechodzić co jeden. O, tutaj widzimy dosłownie jeden, dwa, trzy, cztery, aż do dziesięciu. Szybko kręcimy. Szybko nam się zmieniają te rzeczy. Jest to bardzo fajne i wygodne. I co możemy jeszcze zrobić? Okay, no szybko, załóżmy ustawmy sobie trochę zdjęcia. Ja będę dał trochę vibrans. Zdjął trochę z jasnych i z białych. Zejdziemy szczelniami, ale nie za bardzo. OK. Mamy załóżmy zdjęcie nasze. Możemy. Kręcąc tutaj możemy zmieniać kolor. Widzimy, teraz zmieniamy pomarańcze. Bluzka była pomarańczowa, więc oczywiście zmieniamy Hue. Jeżeli klikniemy, resetujemy. Klikam saturation zmienia saturację koloru pomarańczowego działa tu również bardzo fajnie, sprawnie tak samo jest z luminancją więc yy, więc naprawdę to jest bardzo fajna rzecz yy, bardzo fajnie i szybko to działa yy, i pozwala nam naprawdę fajnie i szybko sprawdzać rzeczy tu mamy before i after możemy zobaczyć jak zdjęcie wyglądało przed jak wygląda po tu mamy zooma, możemy sobie przybliżać nasze zdjęcie yy, teraz rotate crop to zaraz Wam pokażę na przykład na innym zdjęciu. Przejdźmy sobie, załóżmy, tutaj. Przychodzimy tutaj, bierzemy Rotate, kręcimy i możemy sobie prostować nasze zdjęcie, jeżeli mamy krzywe, to bardzo fajnie się przydaje przy y, krajobrazach. Dużo osób narzekało, że ten skok jest za duży i y, ten Rotate, jak widzimy, przeskakuje nam zbyt mocno, ale wystarczy wcisnąć przycisk Fn i w tym momencie przeskakuje nam to znacznie mniej, mało kto o tym wie. Czyli wciskamy Fn i mamy większą dokładność. Dużo osób przedstawiało działanie tego jako wadę, natomiast nie miało zielonego pojęcia, że po przyciśnięciu przycisku Fn możemy robić to o wiele dokładniej. Jest to naprawdę fajnie przemyślane. Ciekawostką jest również, że jeżeli klikniemy mamy teraz jakby wchodzimy w kropa i przyciskając przyciski P1, P2 mamy ustalone na przykład pod Instagrama i tak dalej e, proporcje e, zdjęcia i możemy sobie to bardzo łatwo zmieniać, to jest fajne i wygodne, pachy mamy na przykład ustawione jeżeli klikniemy brasza, musimy niestety tutaj wszystko robić ręcznie, fajną mocno jest właśnie również kopi. czyli skopiowaliśmy wszystkie ustawienia Przechodzimy na przykład do następnego zdjęcia, bierzemy paste i wklejamy te same ustawienia. Oczywiście muszą one być zrobione w tych samych warunkach, tutaj były jakby inne warunki, zupełnie, więc nie ma to sensu. Natomiast jeżeli zrobimy zdjęcie w tych samych warunkach, możemy łatwo skopiować z jednego zdjęcia do drugiego, klikając tylko Copy Paste. Jest to bardzo fajne, szybkie i wygodne. Również same nadawanie i selekcja zdjęć. Spójrzmy, na przykład tutaj dajemy piątkę, przechodzimy do następnego zdjęcia, dajemy trójkę, przechodzimy do następnego, dajemy dwójkę. Możemy tak samo zmienić tutaj. I teraz nadajemy kolory. Zmieniliśmy na kolory i na przykład tutaj dajemy czerwony, tutaj dajemy żółty, tutaj dajemy również czerwony, tutaj dajemy fioletowy. Więc możemy sobie bardzo fajnie to segregować. Jeżeli chcemy teraz przykładowo pokazać. Wszystkie zdjęcia z piątką, klikamy FN, przejdziemy na gwiazdki, klikamy na FN i 5 gwiazdek, i pokazują nam się zdjęcia, którym daliśmy 5 gwiazdek, czyli włącza nam się filtr. Oczywiście możemy to wyłączyć. Jeżeli klikniemy na full screen, pojawia nam się oczywiście pełen ekran. To byłoby na tyle. Podsumowując, jest to naprawdę świetne urządzenie. Mi praktycznie skraca o połowę czas pracy w Lightroomie. Oczywiście trzeba troszkę popracować i się przyzwyczaić do ustawień. Zupełnie inaczej się pracuje, nie patrząc cały czas, gdzie klikamy, co suwamy, klikając myszką, szukając danego parametru, który chcemy zmienić, po prostu wszystko mamy pod ręką. Jest to naprawdę bardzo wygodne, bardzo szybkie. Urządzenie jest fajnie wykonane. Ja nie mam żadnego problemu, że to jest zrobione zupełnie z plastiku, natomiast jest to zrobione z naprawdę dobrej jakości plastiku. Załóżmy, że nasze klawiatury w 90% też są plastikowe i nikt specjalnie się do tego nie czepia. Na sam koniec warto dodać jedną rzecz, ja zwlekałem z kupnem tego urządzenia, na samym początku to urządzenie kosztowało około 1600 zł, natomiast teraz można je spokojnie kupić w cenie 830, bodajże 40 i za taką cenę kupiłem, więc to jest praktycznie połowa ceny i uważam, że to już jest uczciwa, uczciwa kwota za te naprawdę świetne urządzenia. Sprawdzi ona się na pewno świetnie u osób, które robią bardzo duże reportaży. Mają naprawdę setki zdjęć do przeglądnięcia, do wyselekcjonowania, następnie do takiej wstępnej obróbki, wywołania tych zdjęć i to naprawdę może Wam przyspieszyć pracę. Do tego dostajemy oprogramowanie, dzięki któremu możecie łatwo również skonfigurować te urządzenie, ustawić część klawiszy, zaprogramować je, jak i również ustawić wszystkie parametry dotyczące czułości oraz szybkości działania pokręteł czy też scrolli. Warto również zwrócić uwagę na to, że to urządzenie działa tylko i wyłącznie w Lightroomie. Natomiast wiem, że już pracują osoby nad rozwiązaniami, aby przenieść funkcjonalność tego urządzenia choćby do Capture One i tego typu podobnych programów. Ja zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do kliknięcia łapki w górę oraz dzwoneczka, no i do zobaczenia do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się cześć.